Resort pracy, popularne ministerstwo pracy, ciężko pracuje nad zakazem pracy w niedzielę. Śmy czasów doczekali. Resort pracy pracuje nad zakazem pracy. No ale skoro Ministerstwo Edukacji pracuje nad likwidacją edukacji, to co wymagać od Ministerstwa Pracy? Głównie chodzi o te hipermarkety, tak zwane wielkopowierzchniaki. Zakaz pracy marketu w niedzielę ma taki plus, że nie będzie można sprzedawać w supermarketach w niedzielę. Minus jest taki, że nie będzie można w supermarketach w niedzielę kupować. Z tym, że hipermarkety grożą, że jak dostaną szlaban na handel w niedzielę, to pozwalniają sporo ludzi. Decyzja nie jest łatwa i ciężko rządowi samodzielnie podjąć tę decyzję, dlatego odpowiedzialność za wprowadzenie lub nie zakazu zrzuca na właścicieli warzywniaków. Niech oni decydują, co złego, to nie my, zdaje się mówić resort. Dlatego po osiedlowych warzywniakach będą chodzić ankieterzy Ministerstwa Pracy i pytać, czy pan, pani zatrudni kasjerkę z hipermarketu? Jeśli właściciele warzywniaków powiedzą sakramentalne tak i rzucą się na kasjerki z hipermarketów, to resort poprze zakaz pracy w niedzielę, a jak się nie rzucą, to się jeszcze resort zastanowi. No szkoda, że chodzi głównie o supermarkety, a nie o zakaz pracy w niedzielę w radiu na przykład. Nie dla siebie, proszę. Nie dla siebie, dla kolegów. Ankieterzy chodziliby po telewizjach i pytali się szefów, czy zatrudnią zwolnionych dziennikarzy radiowych. Albo może inni ankieterzy, no albo ci sami. Niech sobie dorobią. Mogliby chodzić po hipermarketach i pytać, czy zatrudnią tam urzędników państwowych, którzy mieliby być zwolnieni z posad w ramach walki o wdrożenie programu taniego państwa. Jeśli zatrudnią, to dobrze. A jeśli nie, to niestety taniego państwa nie będzie.